Po tym wprowadzeniu z poprzednich filmików, gdzie opowiedziałem o charakterystyce zlecenia i o tym, jak przygotować się od strony sprzętowej, opowiem, w jaki sposób taką inwentaryzację się przeprowadza w praktyce, jak ona powinna wyglądać, żeby to zrobić. Tak więc, tak jak tutaj widać, już o pewnych rzeczach wspominałem, ja przyjmuję zasadę, że wykonuję przede wszystkim zawsze szkice odręcznie, osobiście. To znaczy, wszystko to, co mierzę, rysuję osobiście. Robię tak, ponieważ tylko wtedy, kiedy coś osobiście rysuję, to tylko wtedy się temu można przyjrzeć i przeanalizować i zebrać wszystkie te informacje. Niektórzy uważają, że szybciej będzie, jeżeli się wydrukuje gotową dokumentację budynku, tak, i to najlepiej tak, jeżeli się ma oczywiście, jeżeli ta praca polega tylko na sprawdzeniu wymiarów i myślą, że na miejscu sobie naniosą zmiany i tylko sobie naniosą wymiary. I rzeczywiście, to w pewnym sensie działa, natomiast w praktyce wygląda to w ten sposób, że ma się na przykład olbrzymią płachtę, na której bardzo niewygodnie się pracuje, no bo trudno przecież mieć podkładkę do rysowania o formacie A0 i z nią chodzić, prawda, o wymiarach, prawda, metr na 80 cm czy coś koło tego. Trudno, prawda, za każdym razem odnaleźć, które to jest pomieszczenie i nanieść tak jak trzeba i wytężyć wzrok, czym różni się to, co się widzi od tego, co się ma narysowane. I często tak jest, że wielu rzeczy można wówczas nie zauważyć i może się okazać, że się pewne rzeczy przeoczy. Zresztą najczęściej dokumentację inwentaryzacyjną wykonuje się dlatego, że żadnej dokumentacji nie ma, więc niestety nic nie zwalnia takiej osoby, która tą inwentaryzację wykonuje, od tego, żeby niestety osobiście taki szkic wykonać. Ale można tutaj też zaoszczędzić. Jeżeli praca polega na przykład na zinwentaryzowaniu budynku biurowego, który się składa z mnóstwa podobnych do siebie pokoi, to można wykonać sobie w pracowni taką kartkę, ankietę, na której się wykonuje obrys takiego typowego pokoju i skserować ileś razy i pracę potraktować jako wypełnianie takiej ankiety. I wtedy zamiast rysować po prostu po raz kolejny to samo, no przecież jeżeli pokój jest to, każdy pokój jest prostokątem, który ma jakieś drzwi i okno, nie trzeba tego za każdym razem rysować. I takich pokojów jest do narysowania na przykład 300, to może się okazać, że o wiele szybciej wykona się hurtowo 300 takich kserówek i potraktuje jako ankietę i wtedy już jesteśmy do przodu o czas potrzebny na wykonanie 300 identycznych przecież szkiców. Coś takiego zastosowałem, kiedyś doskonale się to sprawdziło. Polecam. Właśnie na tym polega praca, zasada pierwsza pracy w inwentaryzacji. Trzeba dążyć do tego, żeby stosować hurtowe transakcje. Hurtowe transakcje, jak wiadomo, zawsze są tańsze. Już zdradziłem w filmiku na temat sprzętu, w jaki sposób to się odbywa. Jeżeli każdy wymiar, który tutaj widać, do odtworzenia kształtu tego pomieszczenia potrzeba ileś tych wymiarów, więc zasada pracy polega na tym, żeby wykonanie każdego pomiaru zajęło jak najmniej czasu. Czyli jeżeli za każdym razem trzeba będzie sprzęt mierzący odłożyć, jeszcze go nie zgubić, nie upuścić i następnie wziąć kartkę, odkorkować pisaczek, zanotować wymiar, i znowu, zakorkować pisaczek, odłożyć, odłożyć kartkę, nie położyć jej, żeby się nie pobrudziło i żeby jej nie zgubić, następnie znowu wziąć sprzęt mierzący, to przy każdym tym pomiarze traci się i zastosowanie dyktafonu oraz uchwytów na sprzęt znakomicie pomaga czas zaoszczędzić. I ogólnie okazuje się, że prace postępują naprawdę dużo, dużo, dużo szybciej. No i przy okazji, tak jak mówiłem, można w ten sposób pracować samemu. Wtedy można o wiele lepiej ten czas wykorzystać. Nie jest się uzależnionym na przykład od cudzego spóźnienia, albo od cudzego zmęczenia, albo od innych problemów. Jest się, w całości się zachowuje
kontrolę nad pracą. Być może to jest smutne, być może o wiele fajniej się pracuje. Pracując z kimś, można sobie od czasu do czasu wówczas zrobić przerwę, uciąć pogawędkę. Tym niemniej, jeżeli jest konkretna praca do wykonania, jest do pomierzenia konkretna ilość metrów kwadratowych, za którą bierze się konkretne pieniądze, mimo wszystko warto nauczyć się pewnej dyscypliny pracy i samemu coś takiego zrobić. Tak więc działamy hurtowo. Trzeba korzystać ze zdobyczy techniki. Tak jak tu pokazałem, tak jak to już mówiłem i pokazuję, pracuję na czystych kartkach, stosuję kolorowe pisaki. W jaki sposób w praktyce wygląda taka praca i wykonanie takiego szkicu? No więc, może tutaj pominąłem jeszcze pewien aspekt, mianowicie na tempo prac ma jeszcze duży wpływ organizacja pracy od strony logistycznej, ponieważ może się okazać, że w mierzonym budynku na przykład jest potrzebny ktoś, kto dane pomieszczenia udostępni, otworzy, zamknie, skontroluje. Czasami tak jest, że pomieszczenia nie są ogólnie dostępne, tam się znajdują jakieś cenne rzeczy. Do niektórych pomieszczeń osoba mierząca jest wpuszczana na przykład tylko pod nadzorem. Do części pomieszczeń trzeba zdobyć klucze. Czasami klucze znajdują się poza obiektem. Różne rzeczy się zdarzają. Mi raz zdarzyło się, że jeden budynek reprezentował właściwie wszystkie możliwe stany. To znaczy, budynek był w eksploatacji, ale na części budynku trwała budowa. Część budynku była wynajęta i normalnie pracowała. I było to biuro i można było wchodzić do pokojów tylko pod nadzorem, ale część to były pomieszczenia biurowe akurat nieczynne, niewynajmowane i to przed remontem. W związku z czym można je było kiedy indziej mierzyć, w dowolnym momencie w praktyce, podczas gdy pokoje użytkowane można było mierzyć tylko w godzinach pracy. Na części trwała budowa, więc niestety mierząc trzeba było uwzględniać to i jakoś tam się dostosować do prac budowlanych, bo nie zawsze można było mierzyć. Część pomieszczeń była pod specjalnym nadzorem i kluczy trzeba było szukać wręcz gdzieś na mieście, na przykład maszynownia dźwigu. Trzeba było wykonać oddzielny telefon do firmy, która konserwuje dźwig, ponieważ okazało się, że ochrona kluczy nie ma. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc czasami okazuje się, że w jednym budynku można zupełnie diametralne warunki zastać. To dotyczy łącznie z warunkami klimatycznymi, ponieważ część budynku, tam gdzie trwała budowa, pozbawiona była ogrzewania, w związku z czym część pomieszczeń w tym samym budynku była ogrzewana i tam należało ubranko gdzieś zdjąć i zdeponować, a później mierząc inną część budynku trzeba było, prawda, ubranko odzyskać i założyć. No bo oczywiście trudno się mierzy, jeżeli ma się ręce wypełnione różnymi rupieciami i trzeba jeszcze pilnować własnego ubrania. Tak więc na różne sytuacje trzeba być przygotowanym. No dobrze. Po tym przy długim wstępie pokażę, jak w praktyce wygląda taka praca inwentaryzacyjna. No więc trzeba wykonać taki szkic. I ja zawsze na takiej kartce podaję datę, numer arkusza z danego dnia, adres, piętro, godzinę rozpoczęcia pracy. Czasami, jeżeli nie zapomnę, to również godzinę zakończenia pracy. Po co to wszystko? Po to, żeby kontrolować czas postępu pracy. Poza tym w trakcie jednego dnia pracy produkuje się mniej więcej 5 takich arkuszy, więc po 10 dniach prowadzenia inwentaryzacji takich arkuszy ma się 50 i warto przyjąć jakiś system, który umożliwi kontrolę nad tymi zapisywanymi informacjami, bo to nie o to chodzi, żeby tylko zmierzyć, ale żeby te informacje jakoś zebrać i umieć na żądanie do nich dotrzeć. Bardzo często tak jest, że po wykonaniu takiego rysunku niby wszystko się zgadza, a okazuje się, że jeszcze do tego szkicu trzeba wrócić, bo na przykład potrzebny jest jeszcze przekrój takiego pomieszczenia. Dobrze. W każdym razie wchodzę, notuję te informacje, zaznaczam zazwyczaj również orientację. To znaczy, jeżeli budynek na przykład stoi przy ulicy, to już przystępując do szkicowania na kartce piszę sobie ulica, że ona tutaj jest. Wówczas wiem, że
rysując pomieszczenie, w jaki sposób ono zorientowane jest w budynku. Można oprócz pisaków zastosować ołówek, bo warto, kiedy szkic chociażby na tyle, na ile to jest możliwe, odpowiada w miarę rzeczywistości. To znaczy, rozglądamy się po pokoju. Jeżeli okazuje się, że on ma mniej więcej proporcje 1,5 kwadratu, to mniej więcej widać, to warto narysować go, o właśnie, w oparciu o takie proporcje. I rysunek. Rysunek wykonuję na czarno, jedną linią, rysując tylko to, co widzę. To znaczy, patrzę, widzę i dopiero rysuję. Zaczynam od ściany, na przykład z drzwiami wejściowymi, z założenia, i rysuję tylko to, co widzę. Nie zgaduję, rysuję to, co widzę. Tak więc, jeżeli widzę ścianę z wnęką na drzwi, to tak to właśnie rysuję. Jeżeli drzwi posiadają swoją ramę, to właśnie tak tą ramę rysuję. Jeżeli po drugiej, oczywiście rysuję wszystkie te informacje, które później będę umieszczał na rysunku. To znaczy wszystko to, co ostatecznie powinno być narysowane na rzucie. Jedną linią rysuję. Jeżeli jest prosta ściana, rysuję prostą ścianę. Jeżeli jest jakaś wnęka, rysuję wnękę. Jeżeli jest jakieś okno, rysuję okno. Jeżeli jest jakiś parapet, no to cieńszą linią rysuję parapet. Jest jakaś stolarka okienna, zaznaczam. Zaznaczam w schemacie układ stolarki okiennej, jeżeli to jest jedna szyba. Proszę bardzo. Można kropką